Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z matematyką na poziomie rozszerzonym. Tym razem będzie to kombinatoryka. Kombinatoryka. Niektórzy mówią czarna strona matematyki. Otóż no tak się składa, że te wszystkie wzory, te permutacje, te wariacje bez powtórzeń, te wariacje z powtórzeniami, te kombinacje dla przeciętnego ucznia stanowią wielką niewiadomą. Po prostu kiedy co użyć. I tutaj właśnie jest to najważniejsze w kombinatoryce, że jeżeli chcesz zrobić zadanie przy użyciu odpowiednich wzorów, to często reguła mnożenia tutaj nam będzie pomagała, oczywiście. Analiza przypadków jak najbardziej, ale wzory na permutacje, na wariacje, na kombinacje też nam się sprzedadzą. Przede wszystkim w kombinatoryce liczy się myślenie i to jest najważniejsza rzecz. Oczywiście umiejętność stosowania odpowiednich wzorów. I zapamiętaj jedną rzecz. Jeżeli masz zadanie, to pierwsze Twoje pytanie musi paść. Musisz sam sobie odpowiedzieć na pytanie, które sobie sam postawisz. Czy ważna jest kolejność, czy nie jest ważna kolejność? Otóż, jeżeli kolejność w zadaniu nie jest ważna, wtedy stosujemy kombinację. Natomiast, jeżeli kolejność jest ważna, kolejność naszego losowania, to wtedy będziemy stosować permutację, jeżeli wszystkie elementy będziemy brać pod uwagę, wszystkie elementy będziemy permutować. Natomiast wariacje bez powtórzeń wtedy, kiedy z kilku elementów wybieramy kilka, prawda, z nich, natomiast wariacje z powtórzeniami będą wtedy, jeżeli podobnie jak w przypadku wariacji bez powtórzeń, z kilku elementów mam wybrać kilka, ale elementy mogą się powtarzać. W przypadku wariacji czy też permutacji możemy sobie pomagać regułą mnożenia. Natomiast w przypadku kombinacji, no, modyfikacja reguły mnożenia pod kątem kombinacji byłaby bardzo trudna, chociaż nie mówię, że niemożliwa, ale bardzo trudna. Dlatego kombinacje warto stosować. Zapamiętaj, kombinacje wtedy, kiedy nie jest ważna kolejność. A permutacje, wariacje z powtórzeniami i bez powtórzeń, to już sama nazwa wskazuje, kiedy, jakie będziemy stosować, prawda? Będziemy stosować wtedy, kiedy ważna jest kolejność losowania, wyboru osób, sadzania, ustawiania i tak dalej, i tak dalej. Ja na to spotkanie przygotowałam takie przykładowe zadania. Mam nadzieję, że pokażą Tobie ono, to piękno matematyki, piękno w tym wypadku kombinatoryki, ale piękno trudne do zdobycia, piękno trudne do zrozumienia, ale mam nadzieję, że i takich widzów też zaspokoję. Dziękuję bardzo, no i zapraszam już teraz do rozwiązywania tych zadań, które przygotowałam na to nasze spotkanie. Z talii 52 kart wybieramy losowo 4 karty. Ile jest możliwości wyboru kart, wśród których podpunkt A będą 2 asy i podpunkt B będą co najmniej 2 kiery. Otóż, pierwsza sprawa, no, do kombinatoryki tutaj potrzebny nam jest kalkulator zapewne, szczególnie w takich zadaniach właśnie, gdzie mamy bardzo dużo możliwości, a tutaj już widzimy jest 52 kart do wyboru, prawda? Mamy tyle kart do wyboru, losujemy 4. Będzie bardzo dużo możliwości i dlatego ja już od razu kalkulator biorę, natomiast oczywiście będziemy sobie rozpisywać odpowiednimi wzorami. Pierwsza sprawa, żebyśmy wiedzieli, jak wygląda talia kart. Po pierwsze, w talii kart, bo nie wiem, czy wszyscy są wtajemniczeni w to, ale pasowałoby, mając coś wspólnego z matematyką, wiedzieć, jak wygląda talia kart. To jest ta rozbudowana talia kart, w której jest 13 trefli, 13 kierów, 13 karo i 13 pików. Natomiast w każdym z tych czterech kolorów mamy tak, asa, króla, damy, waleta, dziesiątka, dziewiątka, ósemka, siódemka, szóstka, piątka, czwórka, trójka, dwójka. Mówię do tych osób, które po prostu nie wiedzą, jak talia kart wygląda. To jest ta talia kart rozbudowana. I my z tych kart losujemy 4. Pierwsze pytanie jest takie, czy ważna jest kolejność, czy nie? Czy ja mam napisane w podpunkcie A, że pierwszy ma być as, albo że druga ma być dama? Bo gdyby tak było napisane, wtedy ja wiedziałabym, że kolejność dla mnie ma znaczenie. Popatrz, jeżeli ja losuję 4 karty,
to ja, nieważne w jakiej kolejności ja to wylosuję, czy ja wylosuję pierwszego asa, czy trzeciego asa, prawda? Mamy wylosować dwa asy w podpunkcie A. I teraz, skoro kolejność nie ma znaczenia, to tak jak powiedziałam na początku, we wstępie do filmiku, jeżeli kolejność nie ma znaczenia, oczywiście stosujemy kombinację. I teraz kombinację, to była taka literka C. I teraz z ilu mam wylosować ile? Mam cztery asy, a ja mam mieć dokładnie dwa asy. Czyli na 100% muszę mieć wylosowane dwa asy. Czyli z czterech asów, które są zawsze w talii, jeden treflowy, jeden kierowy, jeden karowy i jeden pikowy, mam wybrać dwa. Ale na tym się nie kończy, bo ja mam mieć cztery karty, czyli robię razy, ciągnę dalej, prawda? Czyli ja mam z kolei z pozostałych tylko nie asów, bo ja mam mieć dokładnie dwa asy i ja już to mam załatwione tutaj. Załatwiłam sobie tutaj dwa asy, a teraz z nie asów. To ile jest w tej talii nie asów? No 52 minus 4, czyli z 48 teraz kart mam wylosować jeszcze dwie i to będą te nie asy. Teraz rozpisujemy wzór. Jak pamiętasz ten wzór, to możemy rozpisać symbolem Newtona. 4 po 2 razy 48 po 2. I teraz dalej, zgodnie ze wzorem na symbol Newtona, mamy tak, 4 silnia podzielone przez 2 silnia razy 4 minus 2, czyli to jest też 2 silnia, razy, tak samo tu rozpisujemy, 48 silnia w liczniku, a w mianowniku 2 silnia razy, i to jest 48 odjąć 2, czyli 46 silnia. Oczywiście nie będziemy liczyć 48 silnia, ani nawet 4 silnia nie będziemy liczyć, będziemy się uczyć, jak rozpisywać silnie tą, która jest w liczniku za pomocą większej z dwóch silni z mianownika. No w tej sytuacji nie ma to znaczenia, bo jest dwa silnia tu i dwa silnia tu. Czyli ja tu dwa silnia będę chciała użyć do licznika po to, żeby mi się skróciło. A więc cztery silnia to jest, wiemy, 1 razy 2 razy 3 razy 4. Czyli ja cztery silnia zastąpię dwa silnia, ale po tym silnia jeszcze muszę dopisać razy 3 razy 4. Tylko uwaga, już bez silni. Podzielone przez 2 silnia razy, a to 2 silnia policzę, czyli 1 razy 2 to jest 2. Raz. Dokładnie tak samo postępuję w drugim ułamku, czyli moje 48 silnia będę chciała rozpisać za pomocą większej silni z mianownika, czyli oczywiście 46 silnia. Czyli zamiast pisać 48 silnia, napiszę 46 silnia razy, za nim jest 47 i za tym jeszcze jest 48. No i tak, 2 silnia to jest 2 razy 46 silnia. Zrobiłam to po to, żeby oczywiście skrócić. To skracam z tym, to skracam z tym. Pamiętaj, silnie możesz skrócić tylko wtedy, jak są identyczne. Skracam dalej, to znaczy dwójeczkę tutaj skracam z czwóreczką, to będzie 2. I tą dwójeczkę skracam sobie 48, to będzie 24. I teraz mój wynik, to już policzę przy użyciu kalkulatora. Mamy tutaj 3 razy 2, czyli 6 razy. Tu mamy 47 i razy 24. To co nam da wynik? 6768. Oczywiście przy użyciu kalkulatora jest szybciej, prawda? Niż gdybyśmy chcieli sobie rozpisywać. I to mam, ile jest różnych sposobów, jak losuję cztery karty, żeby wśród tych kart były na pewno dokładnie dwa asy. W podpunkcie B, popatrz, pojawiło się takie słówko, które często w kombinatoryce w rachunku prawdopodobieństwa występuje. Jest to słówko co najmniej. I ty musisz dobrze zrozumieć to słowo. Co to znaczy co najmniej dwa kiery? To znaczy, że mogą być dwa kiery, czyli serduszka, ale może być też taka sytuacja, prawda? Może być taka sytuacja, że będą trzy serduszka. Mogą być? No mogą, no bo cztery losuje, nie? Albo jeszcze może być sytuacja, że będą same serduszka. Oczywiście, że mogą być same serduszka, czyli cztery kiery. I teraz popatrz, jeżeli ja mam różne sytuacje, to tak jakby ja mam różne przypadki i później przypadki dodam. Czyli wchodzę tak jakby troszeczkę w, tak jak było w regule mnożenia, była reguła dodawania, analiza przypadków, tutaj też jest analiza przypadków. W ogóle na poziomie rozszerzonym bardzo często jest analiza przypadków. Więc pierwszy przypadek zrobimy, czyli najpierw robimy, że mam mieć dokładnie dwa serduszka, czyli moich kierów jest 13. Oczywiście dalej jest kolejność, nie ma znaczenia, dalej stosujemy kombinację. Czyli z 13 kierów ja mam wylosować 2 razy i później z pozostałych nie kierów, a tych nie kierów jest 52 minus 13. Czyli tych nie kierów jest 39.
tych niekierów mam wylosować też dwa, no bo łącznie mamy cztery karty. No i rozpisujemy dokładnie, czyli mamy 13 po 2 razy 39 po 2. Niektórzy w ogóle od tego zaczynają, nie piszą tego z symbolem C, nie ma to kompletnie znaczenia. Rozpisujemy. 13 siemnia podzielone przez 2 siemnia razy 11 siemnia, dalej razy 39 siemnia podzielone przez 2 siemnia razy 37 siemnia. To się równa. Postępujemy bardzo analogicznie, jak w przykładzie tutaj powyższym. To znaczy 13 siemnia będę rozpisywała za pomocą 11 siemnia, a 39 siemnia za pomocą 37 siemnia. Dam radę to zrobić i będę miała tak 11 siemnia razy 12 razy 13 podzielone przez 2 siemnia to jest 2 i razy 11 siemnia, co mi się już tutaj skróci. Dobrze, razy, teraz tutaj 37 siemnia razy 38 razy 39 podzielone przez 2 razy 37 siemnia, od razu to skracam. No mogę skrócić jeszcze lepiej, bo mogę dwójeczkę skrócić, tutaj z dwunastką będzie 6 i tutaj też dwójeczkę skrócę sobie z 38, będę miała tutaj 19. I teraz ten wynik, który sobie zapiszemy, on oczywiście będzie już w końcu tego przypadku pierwszego, pomnożymy sobie 6 razy 13, tutaj mamy dalej razy 19 i razy 39 i da nam wynik 57 798. Dużo, prawda? Bardzo dużo możliwości, no ale to nie wszystko, dlatego że to był pierwszy przypadek. Teraz robimy przypadek drugi, to znaczy, że mamy mieć 3 kiery. No to dobrze, to znaczy, że z moich 13 kierów ja mam wylosować 3, ale nie kończę na tym, ponieważ ja mamy 4 karty, czyli z tych niekierów 39 muszę dolosować jedną kartę. No więc znowu rozpisujemy 13 po 3 razy 39 po 1. To się równa. 13 po 3 to mamy 13 siemnia podzielone przez 3 siemnia razy 10 siemnia. Natomiast jak pamiętasz własności symbolu Newtona, to 39 po 1 to jest po prostu 39. Jak chcesz, możesz to rozpisywać, ale ja już tutaj szybciej wykorzystam. I znowu rozpisuję 13 siemnia za pomocą 10 siemnia, żeby mi się skróciło. 10 siemnia razy 11 razy 12 razy 13 podzielone przez 3 siemnia, to jest 1 razy 2 razy 3, czyli 6 razy 10 siemnia. To mi się z tym skróci, tu mi się skróci przez 6, z tym tu będę miała 2 i razy jeszcze 39, żeby nie zapomnieć. I oczywiście to mnożymy 11 razy 2 razy 13 i razy 39. Mamy wynik 11 154. Oczywiście jest to mniej, ale jeszcze nie koniec. Ostatni przypadek, który nam został do przeanalizowania, to są 4 kiery. Czyli ja mam z 13 kierów wybrać 4 i nic więcej, no bo mamy 4 karty. Czyli rozpisujemy, to będzie 13 po 4, czyli będziemy mieć 13 siemnia podzielone przez 4 siemnia razy 9 siemnia. To się równa. Postępując analogicznie, 13 siemnia rozpisuję jako 9 siemnia razy 10 razy 11 razy 12 razy 13 podzielone przez 4 siemnia to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4, czyli mamy 24 razy 9 siemnia. To mi się z tym skróci. Co dalej skrócimy? 12 skrócimy przez 12 i 24 przez 12 to tu jest 2. I jeszcze tą dwójeczkę skrócimy przez 2 razem z dziesiątką to tu będzie 5. I będziemy mieć wynik, który sobie pomnożymy. 5 razy 11 razy 13 tu będziemy mieć. Czyli będziemy mieć tutaj wynik, no na pewno troszkę mniejszy niż wcześniej był. I będziemy mieć 715. I teraz, jak już to wszystko policzyliśmy sobie, to teraz na końcu, jeżeli mamy przypadki, pamiętaj, trzeba dodać. Czyli ja zapiszę. Niech będzie 57 798, dodać 11 154, dodać 715 i to musimy dodać. No, przy użyciu kalkulatora wiadomo, że jest nam to szybciej, nie tracimy czasu, no a na maturze no, warto mieć ze sobą oczywiście kalkulator. I to jest odpowiedź do podpunktu B. Popatrz, czyli ile jest sposobów wylosowania tych kart,
tak, żeby wśród nich były co najmniej dwa kiery. Tych możliwości jest 69 667 sposobów. Zadanie numer 2. W kolejce do sklepu stoi 12 osób, wśród nich jest Ania i Zosia. Ile jest możliwości ustawienia w kolejce wszystkich osób, ale tak, aby pomiędzy Anią a Zosią stały co najmniej 3 osoby. Mają stać co najmniej 3 osoby. Ze względu na to właśnie słowo co najmniej 3 osoby, to zadanie jest trudne. Bo gdyby to zadanie było skonstruowane tak, że pomiędzy nimi stoi jedna osoba, na pewno będzie byłoby łatwiej. Natomiast pomiędzy nimi stoją co najmniej 3 osoby, powoduje, że mamy bardzo dużą analizę przypadków. Zaczynamy od tego, że mamy 12 osób. Oczywiście, tak naprawdę na początek tego zadania można popatrzeć tak. Odpowiedzieć sobie na pytanie, czy kolejność tutaj ma znaczenie? Oczywiście, ponieważ w kolejce, jak stoimy do sklepu, to ma znaczenie, czy ja stoję pierwsza w kolejce i za mną stoi Kasia, załóżmy, czy jeszcze za nią Ania, czy też ja stoję pierwsza, załóżmy, a za mną stoi Kasia, a za nią stoi Zosia, prawda? To ma znaczenie. Ma znaczenie, wystarczy, że ja jedną osobę wymienię w kolejce i że jest inne ustawienie. Dlatego to zadanie, to jest tak naprawdę zadanie na permutację, ponieważ ja wszystkie osoby ustawiam, ale uwaga, mam pewne ograniczenia w tym zadaniu. Bo ja mam powiedziane, że pomiędzy Anią a Zosią mają stać co najmniej 3 osoby. I tu już jest powód do tego, że zadanie nam się komplikuje. Bo gdybym miała tylko 12 osób ustawić w kolejce, no to oczywiście jest to zadanie bardziej pod poziom podstawowy. Natomiast jeżeli jest już jakaś modyfikacja, że pomiędzy nimi coś stoi, prawda, ileś osób, jeszcze co najmniej 3, to to już zadanie jest trudne. Po pierwsze, zaczynamy od tego, że musimy sobie to wyobrazić. Czyli rysujemy krateczki, tak jak w regule mnożenia, żeby sobie to wyobrazić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nie bój się rysować kratek na poziomie rozszerzonym, bo kratki mają Ci pomóc zrozumieć zadanie. Pierwsza sprawa, jak będziemy to robić w przypadki, to my musimy najpierw wybrać jedną z tych dziewczynek. Bo od tej jednej dziewczynki będzie zależało ustawienie tej drugiej, bo pomiędzy nimi mają stać co najmniej 3 osoby. Czyli pierwszy przypadek będzie taki, że na początek muszę wybrać jedną osobę i ja na początek wybieram, albo mi się trafi Ania, albo mi się trafi Zosia. Nie wiem którą, czyli obsadzę tą kratkę, prawda, którąś z dziewczynek. Więc muszę wybrać dziewczynkę, wybieram kombinacjami. No bo tak naprawdę, jak ja ją wsadzę, to już jest ustawienie, prawda? Ale jak ja wybiorę, czy Anię, czy Zosię, no to ja z tych dwóch dziewczynek wybieram jedną. Dalej, razy. Co się będzie dalej działo? Otóż, jak ja już wybrałam jedną z dziewczynek, to teraz popatrz, ja tą drugą dziewczynkę muszę tak ustawić, żeby między nimi stały co najmniej 3 osoby. Czyli nie mogę w tym miejscu, nie mogę w tym, nie mogę w tym. Mogę tą drugą ustawić tu, albo 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 tu, prawda? Obojętnie gdzie ją ustawię, bo między nimi mają stać co najmniej 3 osoby. Czyli ta druga, tą drugą muszę dla tej drugiej wybrać miejsce. Ale nie wiem, które, czy to, czy to, czy to. To są różne przypadki, to są różne możliwości. Bo ja mogę tą drugą tu ustawić, mogę tu i tak dalej. Czyli tej drugiej muszę wybrać miejsce i mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Załóżmy sobie to wybrałam, nie? Czyli z 8 miejsc wybieram jedno miejsce dla tej drugiej dziewczynki. Dobrze, razy nie koniec. Bo ja inne osoby, jakieś tam, które występują, jakaś tam inna będzie, Gosia, Basia, Marysia, to ja też muszę je powsadzać. Ja też je mogę różnie permutować, ale ja o nich nic nie wiem. Ja tylko wiedziałam, że pomiędzy Anią a Zosią mają stać co najmniej 3 osoby. Czyli ja pozostałe osoby, a mam tych pozostałych osób oczywiście 10, permutuję jak mi się podoba, czyli oczywiście stosuję wzorem na permutację P10 albo po prostu od razu 10 silnia. No i teraz mamy. Kombinacja 1 spośród 2 to jest oczywiście 2. Kombinacja 1 spośród 8 to jest 8 i razy 10 silnia. To się równa. 2 razy 8 to mamy 16 razy 10 silnia. Zostawiamy. Później będziemy na końcu wyciągać wnioski i liczyć. Dobra, drugi przypadek. Teraz.
Narysowałam też kratki, żeby nam było to łatwiej zrozumieć, a później może już będzie łatwiej, prawda, w następnym przypadku. Teraz wyobraźmy sobie tak, że ja tą moją dziewczynkę, którąś, prawda, nie wiem którą, czy Anię, czy Zosię, bo jest to oczywiście różna sytuacja, czy ja wsadzę Anię, czy Zosię, to są różne przypadki, dlatego ja muszę znowu wybrać jedną dziewczynkę z tych dwóch moich analizowanych i wsadzam ją teraz na drugie miejsce. Teraz popatrz, jak ja ją wsadzę teraz na drugie miejsce, to ma być przerwy co najmniej 3, czyli tutaj jest przerwa co najmniej 3 i teraz ta druga z nich ląduje albo na tym, albo na tym, albo na tym, albo na tym, albo tu, albo tu, albo tu, prawda? Czyli ja tej drugiej dziewczynce teraz muszę wybrać jedno miejsce z 7. Ubyło mi jedno, bo mi się przesunęło o 1. Razy, a teraz pozostałe osoby. Oczywiście jest ich dalej 10, te pozostałe, bo te już wstawiłam, prawda? Załóżmy, że tą wsadziłam tutaj. Pozostało mi 10 pustych miejsc, prawda? I muszę obsadzić tymi pozostałymi osobami, czyli razy 10 silna. No i to się równa. Konsekwentnie, tak jak u góry, mamy 2 razy 7 razy 10 silna, czyli mamy 14 razy 10 silna. Następny przypadek to będzie oczywiście taki, że ja będę tą moją pierwszą dziewczynkę, wybraną przeze mnie, może tego już nie będę rysowała, ale tą moją wybraną dziewczynkę, czyli ja wybieram jedną spośród dwóch, ja będę ją ustawiała na trzecim miejscu. Wtedy tą drugą dziewczynkę już mi się zmniejsza o jedno miejsce wyboru, czyli jedno miejsce spośród 6, a pozostałe oczywiście tak samo permutujemy dowolnie. Czyli popatrz, będziemy mieć 2 razy 6 razy 10 silnia. To się równa 12 razy 10 silnia. I teraz pewnie zauważasz tutaj pewną analogię, bo będziemy mieć kolejny przypadek, czyli znowu. Tą pierwszą muszę wybrać dziewczynkę, a tą drugą będę musiała jej wybrać miejsce jedno spośród 5 razy 10 silnia. Nawet bez rysowania już widzimy, bo przesuwamy. Tą pierwszą przesuwamy, aż wyczerpiemy wszystkie możliwości. Czyli będziemy mieć 10 razy 10 silnia od razu. No to kolejny, piąty przypadek, no na maturze rozszerzonej bardzo często zdarza się kilka przypadków, a nawet kilkanaście. Czyli znowu wybieram dziewczynkę, tej drugiej dziewczynce wybieram jedno miejsce spośród 4 razy 10 silnia. Jeżeli potrzebujesz, możesz sobie znowu to rozrysować, nie ma żadnego problemu. Mamy tak zrobić, żeby na końcu już ta druga po prostu nie miała opcji wyboru, żeby miała tylko jedną możliwość. No to znowu wybieram dziewczynkę, wybieram, teraz mam 3 miejsca do wyboru, prawda? A wybieram jedno i razy 10 silnia, czyli mam 6 razy 10 silnia. Kolejny przypadek będzie taki, wybieram dziewczynkę, a tej drugiej wybieram jedno miejsce z dwóch wolnych miejsc, które mogę ustawić, prawda? I wtedy mam 4 razy 10 silnia. I ostatni przypadek będzie taki, że ustawię tą moją dziewczynkę pierwszą tutaj, później mamy 3 puste miejsca, co najmniej 3, prawda? I ta będzie w tym momencie wybrana, ona nie będzie tak naprawdę, ta druga wybrana, prawda? Nie będzie miała wyboru miejsca, czyli jedną spośród dwóch dziewczynek wybieram i tej drugiej nie mam wyboru miejsca. Mogę zawsze napisać jeden spośród jednego, bo to nie przeszkadza mi, razy 10 silnia, czyli mamy 2 razy 10 silnia. I teraz oczywiście to wszystko sumujemy. Ja może tak obrazowo to zapiszę. Czyli musimy wszystkie przypadki dodać i zauważamy, że jak sumujemy, to mamy tak we wszystkich przypadkach 10 silnia, więc wyciągam przed nawias i będę miała tak 16, dodać 14, dodać 12, dodać 10, dodać 8, dodać 6, dodać 4, dodać 2. Oczywiście mogłabym jakoś to pomyśleć, że to jest jakiś ciąg i tak dalej, prawda? No pewnie, że mogę, ale po co mam się tak zastanawiać, jak mogę po prostu przy użyciu kalkulatora sobie to dodać i nie będzie to stanowiło dla mnie żadnego problemu, byleby oczywiście poprawnie nam tutaj wyszło, prawda? Więc dodajemy sobie i jak to wszystko dodamy, wychodzi nam wynik 10 silnia razy 72 i to się równa. No i 10 silnia też wystukam na kalkulatorze. Będę miała 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6 razy 7 razy 8 razy 9 i razy 10. I od razu zrobię, bo to jest to 10 silnia razy 72, od razu zrobię razy 72 i mam taki wynik, który ja tutaj przepiszę. Tak, spróbujemy sobie oczywiście to przeczytać.
bo no, bardzo duża liczba nam wyszła, no nie dziwimy się, że tyle tych możliwości jest. Próbujemy sobie to przeczytać, przecinki sobie postawimy. Mamy 261 273 600 sposobów. Tyle możliwości na ustawienie 12 osób w kolejce, ale wśród tych osób jest Ania i Zosia i pomiędzy nimi mają stać co najmniej 3 osoby. Bardzo ciekawe zadanie składające się z analizy przypadków rysowania, pomagania sobie kombinacjami, permutacjami. Widzisz, jak kombinacje połączyliśmy sobie z permutacjami. Permutacje na pewno nas nie dziwią, ponieważ kolejność jest ważna, a kombinacje służyły mi tylko do wyboru miejsc albo do wyboru dziewczynek. I tak się składa, że bardzo często kombinacje stosujemy wtedy, kiedy wybieramy jakieś miejsce, czy też no, liczba mnoga miejsca, czy też wybieramy osoby. Do tego służą często kombinacje. Zadanie numer 3. Ze zbioru liczb naturalnych od 1 do 200 tworzymy sześcioelementowe ciągi, w których liczby nie powtarzają się. Ile jest utworzonych w ten sposób ciągów rosnących? Mamy utworzyć w ten sposób ciągi rosnące. I teraz tak, po pierwsze, gdybym ja chciała to zadanie zrobić tak wprost polegałoby to u mnie na analizie przypadków, to załóżmy, jeżeli pierwszą wybrałabym jedynkę, to żeby się zgadzało, żeby to był ciąg rosnący, no to jeżeli wzięłabym drugą dwójkę, to trzecią miałabym już ileś określonych kolejnych możliwości, ale gdybym na przykład drugą wybrała trójkę, to tych możliwości było o jeden mniej. I gdybym to tak chciała przypadkami zrobić, to bym strasznie się musiała namęczyć, bardzo dużo czasu by mi to zajęło. Natomiast my to zrobimy bardzo sprytnie. To znaczy, co to znaczy? My mamy utworzyć sześcioelementowy ciąg, gdzie by liczby się nie powtarzały i ma to być ciąg rosnący. To jest bardzo ważne. Otóż wyobraźmy sobie, ja napiszę na przykład, że wybieramy sobie jakiś sześć elementów. Jakieś sześć elementów. Załóżmy. Niech to będzie 6, 2, 38, 45, 100, załóżmy, i jeszcze jeden element, na przykład 199. No, mogę sobie takie liczby wybrać. Czemu nie, prawda? I teraz ja sobie takie liczby, 6 liczb wybrałam z tych, spośród tych 200. Wybrałam 6 różnych. I uwaga, jak ja je mogę poukładać, może inaczej, na ile sposobów ja je mogę poukładać, aby utworzyły mi ciąg rosnący? No spróbujmy poukładać. Najmniejsza jest 2, później 6, później mamy 38, później 45, później mamy 100 i 199. Czyli popatrz, na ile sposobów, jak ja wybrałam takie liczby, mogę je uporządkować rosnąco. Oczywiście jeden sposób uporządkowania, czyli co to oznacza? Oznacza to, że ja muszę wybrać 6 tych elementów, nie wiem, ile takich szóstek mi się uda wybrać i to zaraz przeliczymy, ile jest takich sześcioelementowych na moich wyborów, prawda? Policzymy to, a później ustawimy je według jednej ustalonej kolejności rosnącej. Czyli tych sposobów jest jeden, ale ja nie wiem, ile mam różnych możliwości wybrania 6 liczb. A ja wybieram te liczby oczywiście kombinacją. Czyli spośród 200 elementów wybiorę 6 i razy ile jest sposobów, żeby utworzył się ciąg rosnący? No po prostu jeden. Popatrz, jakie banalne zadanie. Ja z tych 200 elementów wybieram 6, ale nie byle ja je układam. Układam tak, żeby pasowało do zadania, że ja mam ułożyć ciąg rosnący, a że tylko zawsze jest jeden sposób na ciąg rosnący. No to dlatego mamy razy jeden i mamy po prostu fajne zadanko. No i teraz zgodnie oczywiście ze wzorem mamy 200 po 6 razy 1, to już nie będę pisała, razy 1 i mamy zgodnie z rozpisywaniem, teraz mamy 200 silnia podzielone przez 6 silnia razy 194 silnia. To się równa i teraz rozpisujemy górę 194 silnia razy 195 razy 196 razy 197, 198, 199, 200 podzielone przez 6 silnia, może pamiętasz, jeżeli nie, to pomnóż sobie 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5 razy 6, to jest 720 i razy 194 silnia. Ja to po to zrobiłam, żeby mi się teraz to z tym skróciło. Oczywiście teraz musimy to wymnożyć. Wiemy, że na pewno to się skróci, bo to w ogóle nie podlega.
podlega dyskusji, to się na pewno skróci, ale ja nie będę tego skracała, tylko od razu mnożę, czyli 195 razy, 196 razy, 197 razy, 198 razy, 199 razy 200 i ten wynik podzielę oczywiście przez 720 i mam taki wynik. 82 miliardy 408 milionów 626 tysięcy 300. Tyle jest możliwości, popatrz, utworzenia takich sześciu elementowych ciągów rosnących z tego właśnie mojego zbioru. Zbioru, który jest liczny. To jest zbiór składający się z 200 elementów. Od 1 do 200 ponumerowanych. Zadanie numer 4. Pewna rodzina jest czteroosobowa. Ile jest sposobów na to, że co najmniej dwie osoby z tej rodziny urodziły się w tym samym miesiącu? Czyli jest to zadanie, no tak na pozór wygląda niby proste, ale bardzo trudne to zadanie jest. Wyobraźmy sobie, że mamy czteroosobową rodzinę. Na przykład jest mama, jest tata, jest córka i jest syn. I teraz, jak rozumiemy słowo, że co najmniej, popatrz, podkreśliłam, co najmniej dwie osoby urodziły się w tym samym miesiącu. To znaczy, że mogły się urodzić dwie osoby w tym samym miesiącu, albo trzy osoby w tym samym miesiącu, albo wszystkie cztery osoby urodziły się w tym samym miesiącu. Na przykład wszystkie urodziły się w lutym. No może taki przypadek być, prawda? Zacznijmy analizę przypadków, bo widzimy, że będą trzy przypadki tutaj. Pierwszy przypadek. Cztery osoby urodziły się w tym samym miesiącu. To jest oczywiście przypadek najłatwiejszy, prawda? Że cztery osoby urodziły się w tym samym miesiącu, no ale musimy go zanalizować. W zasadzie, jak tak sobie popatrzymy, to możemy od razu odpowiedzieć na to pytanie, ile takich sposobów jest. Jest 12. Dlaczego? Bo 12 miesięcy. Ale żeby to tak porządnie rozpisać, to tak. Po pierwsze, musimy wybrać miesiąc, czyli z 12 miesięcy wybieramy jeden miesiąc i tym miesiącem obstawiamy wszystkie cztery osoby, czyli po prostu 12 po 1, czyli 12. No ten przypadek oczywiście trywialny, ale nie wolno o nim zapomnieć. No to teraz przypadek drugi to będą, że trzy osoby urodziły się w tym samym oczywiście miesiącu, prawda? Trzy osoby. I teraz jak do tego podejść? Oczywiście troszeczkę będziemy się wzorować na tym. Po pierwsze, nie wiemy jakie trzy osoby, jest mama, tata, córka, syn, nie wiemy jakie i nie wiemy w którym miesiącu. Po pierwsze, musimy im wybrać miesiąc, czyli z 12 miesięcy wybieram jeden miesiąc i nie koniec. I tym miesiącem, na przykład niech to będzie ten luty, ja obstawiam trzy osoby, ale nie wiem które. Ja muszę znowu kombinacjami, bo kombinacja jest dobra do wyboru właśnie miejsc, do wyboru osób, do wyboru miesięcy w tym wypadku. Czyli z czterech osób wybieram trzy, które będą tego samego miesiąca urodzone. Czyli wybrałam, no ale została mi jeszcze jedna osoba. Nie wiem, czy to będzie mama, czy to będzie tata, czy córka, czy syn, no tyle jest różnych możliwości. I ta osoba musi mieć inny miesiąc. Czyli jak tu wybrałam jakiś jeden, tak, na przykład luty, to tej osobie, ostatniej, prawda, która mi została, muszę wybrać jeden miesiąc z 11. Czyli po prostu razy 11, bo 11 mamy możliwości. No i teraz mamy tak, 12 po 1 to 12 razy, 4 po 3, zgodnie z symbolem Newtona to jest po prostu 4 i razy 11 mnożymy, 12 razy mamy 4 razy 11, mamy wynik 528. Już widzimy troszeczkę więcej, ale niestety teraz będzie przypadek trzeci, najtrudniejszy. I zaraz wytłumaczę dlaczego. Dwie osoby urodziły się w tym samym miesiącu, ponieważ w tym przypadku trzecim będą dwa podprzypadki. Otóż ja może zrobię tak, podpunkt A. Mogło się tak zdarzyć, że dwie osoby mają ten sam miesiąc, tak w skrócie, ten sam miesiąc, trzecia osoba inny miesiąc, czwarta osoba jeszcze inny miesiąc, czyli trzecia inny i czwarta osoba jeszcze inny miesiąc.
zgadza się z treścią, co najmniej dwie osoby urodziły się w tym samym miesiącu. Oczywiście, te dwie, które pierwsze wybiorę. Dwie osoby mają ten sam miesiąc, trzecia ma inny, a czwarta ma jeszcze inny miesiąc. No może tak być, na przykład tym wybrałam luty, a kolejna ma marzec, a jeszcze kolejna ma kwiecień. Zgadza się, no zgadza się, co najmniej dwie osoby. Musimy teraz to rozpisać. Czyli tak, najpierw wybieramy miesiąc, czyli z 12 miesięcy wybieram jeden, i muszę do tego miesiąca dobrać te dwie osoby, które się mają urodzić w tym miesiącu, prawda? W tym samym. No więc z czterech osób wybieram dwie razy. Teraz ta kolejna osoba, która nam została trzecia, jakaś tam, nie wiem jaka, prawda? Ma mieć inny miesiąc, czyli ma możliwości wyboru miesięcy 11. A z kolei ta czwarta osoba, którą no też musimy obstawić jakimś miesiącem, nie może mieć tego, co te dwie, prawda, co te dwie osoby, nie może mieć tego miesiąca i nie może mieć tego miesiąca, to tutaj ta trzecia osoba, czyli ma możliwości 10 miesięcy do wyboru. No i teraz mnożymy. 12 po 1 to jest 12 razy. 4 po 2, czyli mamy 4 siemnia podzielone przez 2 siemnia razy 2 siemnia, razy tu będziemy mieć 110, jak ja to pomnożę. Czyli mamy tak, 12 razy. Tu jak sobie rozpiszemy, to będziemy mieć 2 siemnia razy 3 razy 4, podzielone przez 2 siemnia razy 2. To mi się skróci. Tu dwójeczka mi się skróci z tą czwórką. I jeszcze razy 110. No i oczywiście to już pomnożymy. 12 razy mam 6 i razy... Tutaj mamy 12 razy 6 i razy 110. No i mamy wynik. 7920. Super wynik, aczkolwiek. Dlaczego ja powiedziałam, że tu może być jeszcze podpunkt B? Czyli tak jakby pod przypadek. Bo w sytuacji naprawdę takiej no wyjątkowej, ale tak też się zdarza, że może być tak, że dwie osoby mają ten sam miesiąc i te dwie kolejne, dwie osoby, no też mają ten sam miesiąc. Ten sam miesiąc, napiszę, ten sam miesiąc, ale inny. Ten sam miesiąc, ale napiszę inny. Bardzo ważne, że inny. Dlaczego? Bo gdyby dwie osoby miały ten sam miesiąc i te dwie też ten sam miesiąc, to wyszłoby, że cztery osoby mają ten sam miesiąc. A to już robiłam w przypadku pierwszym. Czyli zapamiętajmy sobie, najważniejsze tu jest, że tak, tu mają jakieś dwie osoby miesiąc i tu mają dwie osoby jakiś inny miesiąc. Czyli po pierwsze, ja muszę wybrać dwa miesiące spośród 12, o których jest mowa, prawda? Czyli z 12 miesięcy wybieram dwa i teraz uwaga, jak już ja z 12 miesięcy wybrałam dwa, to już wiem, na przykład luty i marzec niech będzie, to teraz ja do tego lutego muszę dobrać dwie osoby z czterech. Czyli z czterech osób wybieram dwie, a do marca, no mogłabym napisać, że tutaj do tego marca z dwóch wybieram dwie. Ale to jest oczywiste, bo te pozostałe dwie i domina marzec. No i teraz to rozpisujemy. Czyli mam 12 siemnia podzielone przez 2 siemnia razy 10 siemnia razy. Tutaj mieliśmy 4 po 2 już policzone, to ma po skróceniu 3 razy 2, czyli 6. No a 2 po 2 to jest oczywiście 1, nie musiałam w ogóle tego pisać. No i tu rozpisujemy, będziemy mieć 10 siemnia razy 11 razy 12 podzielone przez 2 razy 10 siemnia i razy 6. To się równa, to mi się z tym skróci, ta dwójeczka mi się skróci, z tym będę miała 6 i mam 66, jak tu pomnożę, razy 6, czyli mam 396. I teraz, żeby dać ostateczną odpowiedź do zadania, to ja to wszystko, łącznie z tymi podprzypadkami, muszę sumować. No to lećmy. 12 dodać 528, dodać 7920 i dodać 396. Musimy to wystukać na kalkulatorze i po prostu to będzie ten nasz wynik ostateczny. 396 i mamy wynik 8856. Tyle jest różnych możliwości na to, żeby z czteroosobowej rodziny co najmniej dwie osoby urodziły się w tym samym miesiącu. Gdybym ja zamiast pisać słówko co najmniej napisała dokładnie dwie osoby urodziły się w tym samym miesiącu, to już jest zadanie banalne. Tu jest zadanie trudne, dlatego że ja muszę analizować, że to mogły być cztery.
4 osoby, że 3 osoby w tym samym miesiącu, że 2 osoby i to jeszcze ten przypadek składał się z dwóch podprzypadków, prawda? Bo mogło się zdarzyć, że 2 osoby w tym samym miesiącu i 2 inne, nie wiem które, w innym, ale też tym samym, w stosunku do siebie oczywiście, miesiącu. Więc tu mamy sytuację dosyć taką ciekawą, bardzo ciekawe zadanie i myślę, że warte analizy takiej dogłębnej. Zadanie numer 5. Przy okrągłym stole posadzono 16 osób. Na ile sposobów można ich usadzić? To podpunkt A. A podpunkt B. Wśród tych osób jest Kamil i Kacper, którzy no koniecznie chcą siedzieć obok siebie. Na ile sposobów można usadzić wszystkie osoby, a w takiej sytuacji, kiedy Kamil i Kacper chcą siedzieć obok siebie? Zadanie z okrągłym stołem to jest zadanie, które wielu osobom sprawia ogromny problem. Dlaczego? Dlatego, że tak, jeżeli mamy, że 16 osób siada przy podłużnym stole, to jeżeli jest podłużny stół, prawda, to każde miejsce ma swój numer i każde miejsce jest inne. To znaczy, to jest pierwsze miejsce, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme i tak dalej, aż do 16. Byłoby takie zadanie, mogłoby takie być, oczywiście. Byłoby one dużo łatwiejsze, ponieważ jak jest podłużny stół, to znaczy pierwszy na początku miejsce jest inne niż pierwsze na końcu. Bo tak się zaczyna stół, tak się kończy. Natomiast jeżeli zobaczysz zadanie z okrągłym stołem, to znaczy, no wyobraźmy sobie taką sytuację, mamy okrągły stół, prawda? I teraz mamy 16 tutaj miejsc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16, prawda? I teraz tak, jeżeli ja 16 osób mam usadzić przy okrągłym stole, to pamiętaj, w okrągłym stole nie ma znaczenia, jak ja zacznę ustawiać te osoby. Dlaczego? Bo popatrz, to miejsce w zasadzie jest takie samo jak to. W zasadzie jest takie samo jak to, no bo miejsca w zasadzie są takie same, nie są tak jakby ponumerowane. Ale oczywiście, jak ja już, uwaga, usadzę pierwszą osobę, wybiorę sobie jakąś osobę, na przykład Marysię sobie wybiorę, prawda, spośród tych 16 osób i ja Marysię tu ustawię, to teraz, czy ja koło tej Marysi postawię tutaj Kamila, czy ja tego Kamila postawię tu po tej stronie, prawda, że ona będzie tak na niego patrzyła, czy ja tego Kamila tu postawię, załóżmy, że tu jest ta Marysia moja wybrana i czy Kamil będzie tu, czy Kamil będzie tu, czy Kamil będzie tu, czy Kamil będzie tu, to będzie już inna sytuacja, ponieważ będę ustawiała tak jakby wszystkich względem mojej początkowej, wymyślonej przeze mnie Marysi. Zapamiętaj, tak masz rozumieć te zadania, że wstawiasz pierwszą osobę dowolnie, ale jakie jej miejsce ustawisz, to jest dla niej obojętnie, bo okrągły stół, wiesz, może się kręcić, prawda? Więc my sobie to możemy tak jakby wyobrazić, że my tą pierwszą osobę stawiamy dowolnie. Czyli ta pierwsza osoba nie ma tak, że ona spośród 16 miejsc wybiera jedno. Ona sobie siada byle gdzie. I to byle gdzie traktujemy jako jedną możliwość, czyli wyobraź sobie tutaj, że Marysię jakąś tam, bo te 16 osób, każda osoba jest inna, prawda, rozróżniana, więc wyobraźmy sobie jakąś Marysię i ja ją sobie postawiłam tutaj, w tej pierwszej sytuacji, prawda, ja tą Marysię postawiłam tutaj i teraz ja następne osoby już nie byle jak usadzam, ja je usadzam względem Marysi. Czyli leci sobie druga osoba i ona już ma możliwości, każde ustawienie jej tutaj jest inne. Czy będzie po lewej od Marysi, czy po prawej od Marysi, to będziemy ją porównywać względem Marysi. Więc ta kolejna osoba ma już do dyspozycji 15 miejsc. Kolejna osoba już musi się ustawić względem Marysi i na przykład względem Natalii. I kolejna osoba leci tak samo i tak samo, tak samo. Czyli ja pozostałe osoby mogę normalnie permutować. Ale permutuję je na 15 silnia możliwości. 15 silnia, no bo 15 osób permutujemy. Czyli no mnożymy. Będzie to wynik bardzo duży. I mnożymy. 1 razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9, razy 10, razy 11, razy 12, razy 13, razy 14, razy 15, razy, no już wystarczy razy i to się równa. I mamy sobie tutaj bardzo dużą liczbę. Jest to 1 bilion 307 miliardów 600 74 miliony, później mamy
368 tysięcy, po prostu tysięcy, taki mamy wynik. 1 bilion 307 miliardów 674 miliony 368 tysięcy. Taki bardzo duży wynik, co sobie wyobrażamy, no jak tak dużo, a tylko 16 osób? A w zasadzie przy okrągłym stole to tak jakbym przy podłużnym stole dawała 15 osób, prawda? 15 siedzenia. Bardzo, bardzo dużo możliwości. Dobrze, no to teraz wyobraźmy sobie, mamy podpunkt B. Załóżmy, że tutaj no, nie mamy tej tutaj Marysi na razie, tylko mamy sytuację taką, że mamy, no narysuję może, i też 16 osób. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16. Wyobraźmy sobie, że wśród tych osób, już teraz nieważne, czy jakaś tam Marysia, no nie ma Marysi, wśród tych osób może jest tam gdzieś Marysia, ale nas interesuje ten Kamil i Kacper. Nieważne gdzie Marysia, ważne, że jest Kamil i Kacper. I oni tak się lubią, że oni chcą koło siebie siedzieć. No to teraz co? Wybierzmy sobie jedną osobę, tylko że my sobie musimy ustalić znowu, względem której osoby będą inne ustawiane. Więc ja, załóżmy, wybieram, że pierwszego ustawię Kamila. Tak mi pasuje, bo tak jak ja tam wybrałam Marysię, bo w okrągłym stole, zapamiętaj, możesz tak zrobić. Pierwszą osobę sadzasz dowolnie i ona, gdzie siądzie, to ona ma tylko jedną możliwość, bo nie ma znaczenia, gdzie ona siądzie. Od niej później będzie zależało, jak inni będą po prostu sadzać się, prawda? Czyli załóżmy, że niech będzie tu centralnie. Tutaj układam Kamila. Tu mu wybrałam miejsce. I teraz uwaga. Ja wybrałam Kamilowe miejsce. No to ja po prostu ustawiałam Kamila, gdzie mi się podobało, nieważne. Gdziekolwiek bym go ustawiła, to i tak stół mi się kręci, więc nie ma to znaczenia dla mnie. Ale teraz Kacpra muszę ustawić obok niego. Czyli Kacper ma dwie możliwości, bo albo tu go postawię, tego Kacpra, albo tu postawię. I albo on będzie na prawo od Kamila, albo na lewo od Kamila. Ma to znaczenie, czy on sobie będzie siedział po prawej stronie Kamila, czy po lewej stronie Kamila, prawda? Czyli ja z dwóch miejsc, które mam do dyspozycji, wybieram jedno, bo ja nie wiem, czy po tej stronie, czy po tej ustawię sobie tego mojego Kacpra. Dobrze, razy, no bo pozostałe osoby, no to ja już muszę oczywiście permutować, bo pozostałe osoby będą oczywiście zajmowały względnie pozycję w stosunku do Kamila i do Kacpra, prawda? Będą i one jak się będą lotować, to już będzie po lewej stronie, po prawej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko już będzie uzależnione, jak jest Kamil, koło niego Kacper, a później pozostałe już się permutują. I oni są już ustaleni względem tych dwóch w tym wypadku początkowych. Więc pozostało mi osób tutaj 14, więc będzie 14 silnia. To się równa. No i tu mamy oczywiście 2 razy 14 silnia. Więc no to sobie jeszcze raz pomnożymy 14 silnia i będziemy mieć tutaj 2 razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9, razy 10, razy 11, razy 12, razy 13, razy 13, razy 14 i od razu pomnożę razy 2 i zapiszemy sobie, będzie to 174 miliardy 356 milionów 582 400. I taki mamy wynik. Jest to bardzo duży wynik. Bardzo dużo jest możliwości, żeby przy okrągłym stole usiadło 16 osób, ale wśród nich był Kamil i Kacper i oni chcą siedzieć obok. Bardzo często jest tak, że w zadaniach właśnie, gdzie wychodzą tak bardzo dużo liczby, to wystarczy, jak zapiszesz 2 razy 14 silnia. To już jest dobrze. Czy też 15 silnia, bylebyś wiedział, co należy wtedy właśnie zrobić. Bo to już jest później, no to już użycie z kalkulatora, prawda, żeby wyliczyć tą olbrzymią liczbę. Zadania z okrągłym stołem młodzieży sprawiają problem, dlatego że nie umieją sobie jakby wyobrazić, nie znają sposobu na to, jak się zabrać za ten okrągły stół i czym on się różni od tego podłużnego stołu. Mam nadzieję, że te metody, które Tobie tutaj przedstawiłam, są dla Ciebie czytelne i teraz już nie będziesz się bał zadania z okrągłym stołem. Zadanie numer 6. Na płaszczyźnie zaznaczono N punktów w taki sposób, że żadne trzy nie są współliniowe. Następnie przez każde dwa punkty poprowadzono prostą.
ile punktów zaznaczono, jeśli otrzymano 120 prostych. A więc to zadanie oczywiście, żeby zrobić, trzeba sobie to wyobrazić, prawda? Mamy N punktów. No N punktów, to znaczy nie wiemy, ile tych punktów, prawda? Czyli naszym zadaniem jest to N wyznaczyć, ale wiemy, bardzo ważna, tu jest informacja, że żadne trzy nie są współliniowe. Jeżeli prowadzimy punkty, prawda, i przez nie prostą, no to może się tak zdarzyć, że będą trzy punkty, które będą leżały na jednej wspólnej linii. Tak się może w życiu zdarzyć, ale w tym zadaniu tak się nie może zdarzyć. Czyli jak załóżmy, ja zrobię taki przypadek, że niech będą cztery punkty, prawda? No to popatrz, cztery punkty, ja je tak poprowadziłam, że żadne trzy nie leżą na jednej linii. No wiadomo, że dwa zawsze leżą na jednej linii, ale żadne trzy. I teraz, jeżeli ja przez te punkty prowadzę prostą, to muszę tak poprowadzić. Tak, tak, prowadzę prostą tutaj, tak, prowadzę tą prostą, prawda? Tak prowadzę przez te punkty tutaj, a może takie większe zrobię, będzie lepiej widać. Dalej, następna prosta, to będzie tutaj przechodziła. Dalej, następna prosta tutaj. No i tak się możemy bawić oczywiście, ale ja to tak specjalnie tutaj zrobiłam, żebyśmy zobaczyli sobie, prawda, jak to się dzieje. Co to znaczy prowadzić proste? To znaczy, jeżeli punkty są, nie są współliniowe, to znaczy, że popatrz, jak każde dwa, jak połączę, powstaje inna prosta, nie? Jak te dwa połączyłam, powstała inna prosta. Jak te dwa połączyłam, powstała inna prosta. Jak te dwa połączyłam, inna prosta. I konsekwentnie, prawda, te dwa, inna prosta. Ja bym mogła sobie tutaj zliczyć oczywiście, ile w tej sytuacji mam prostych, ale ja mam mieć 120 prostych, więc na pewno to nie będą cztery punkty, no logiczna sprawa, nie? Pewnie będzie ich więcej, ale chciałam tylko tak zobrazować, żebyś wiedział, o co chodzi w tym zadaniu, że nie mogą na jednej prostej leżeć trzy punkty, bo jest napisane, żadne trzy nie są wspólnione. I teraz, ile będzie prostych, popatrz. Po prostych będzie tyle, ile moich możliwości wyboru spośród N punktów dwóch. Dlaczego dwóch? Bo żeby powstała ta prosta na przykład, niech ona będzie K, to ona przechodzi przez te dwa punkty, a ta prosta przez inne dwa, L. Ta prosta przez jeszcze inne dwa, prawda? Ta kolejna prosta znowu przez inne dwa. I żebym ja zliczyła, ile tych prostych będzie, to wystarczy, że ja z moich punktów N wybiorę dwa. Zawsze jak wybiorę dwa punkty, to powstaje inna prosta. Robię to kombinacjami, ponieważ czy ja wybiorę najpierw ten punkt, a później ten, czy też najpierw ten punkt, a później ten, to nie ma dla mnie znaczenia, bo jest ta sama prosta. Gdybym chciała to zrobić przy użyciu reguł mnożenia czy też permutacji, musiałabym wynik podzielić przez 2. Dlatego kombinacja mi to zakłada, że ja nie ma znaczenia, który punkt najpierw wezmę pod uwagę. Czy A, a później B, czy najpierw B, a później A. Po prostu nie interesuje mnie kolejność wyboru tych punktów. Zatem ja spośród N punktów wybieram 2 i wiem, że ma mi wyjść z tego mojego wyboru 120 prostych. No to rozpisujemy N po 2, to jest po prostu 120, czyli N silnia podzielone przez 2 silnia razy N minus 2 silnia równa się 120. I teraz, podobnie jak to tłumaczyłam w zadaniach, gdzie oczywiście nie było N niewiadomej, ale były liczby, ja tłumaczyłam tak, że tą silnię w liczniku rozpisujemy za pomocą większej silni, oczywiście z mianownika. Żeby w ogóle prosta mogła być poprowadzona, to muszą być przynajmniej dwa punkty, prawda? Czyli ja mogłabym napisać, że moje N jest liczbą oczywiście naturalną, ale moje N jest większe lub równe od 2. No bo gdybym miała jeden punkt, no to my tam mamy napisane, że mamy mieć N punktów i przez każde 2 prowadzimy prostą. Więc muszą być przynajmniej dwa punkty, żeby prosta mi powstała, taka konkretna, prawda? No więc w związku z czym, skoro tak, to popatrz, w N silnia jest zawarte N minus 2 silnia razy następny element, to jest N minus 1, razy kolejny element, to jest N. I to oczywiście dzielimy przez 2 silnia, to jest 2 razy N minus 2 silnia. I to się równa 120 po to, co zrobiłam, żeby teraz mi się to z tym oczywiście skróciło. I teraz wymnażam. N razy N to N kwadrat minus 1 razy N to N podzielone przez 2 i to daje wynik 120. Mnożę obustronnie razy 2 i mam
n kwadrat minus n równa się 240. Przerzucam wszystko na jedną stronę, bo popatrz, jesteśmy w kombinatoryce, ale nie możemy zapomnieć o równaniu kwadratowym. Czyli będziemy liczyć to deltą, czyli b kwadrat to jest 1, będzie plus w tym wypadku 4 razy 240, to będziemy mieć 960, co daje nam wynik 961, a to się akurat pięknie spierwiastkuje, wyjdzie wynik 31. A więc n1 to będzie minus b, czyli u mnie 1, minus 31 podzielone przez 2. Wychodzi wynik oczywiście minus 15 i to jest wiadomo, że sprzeczność, bo nie może być punktów minus 15, logiczne. I n2 to będzie 1 dodać 31 podzielone przez 2, czyli mamy 32 podzielone przez 2, to jest 16. I to jest nasza odpowiedź, że tych punktów, przez które prowadzimy te wszystkie możliwe proste i tych wszystkich możliwych prostych jest aż 120, to tych punktów po prostu jest 16. Gdybyś sobie to rozrysowywał, to też byś pewnie do tego doszedł, ale wiesz, ile czasu by Ci to zajęło, a kombinacja właśnie, czyli użycie tutaj elementów kombinatoryki nam to przyspiesza i dzięki temu zadanie robi się takie ciekawe, a jest troszeczkę inne od tych zadań wcześniejszych, które analizowaliśmy. Wiesz, na podstawie 6 zadań, które przygotowałam na to spotkanie, to nie jest tak, że Ty już będziesz wymiatał kombinatoryką, że każde zadanie, jakie zobaczysz, to po prostu już będziesz umiał. Te zadania mają Ci pokazać, jak bardzo zagmatwana bywa kombinatoryka, jak trzeba myśleć, jak można się pogubić w przypadkach, ale jednocześnie mają Ci dać satysfakcję, że trudne to jest, ale bardzo ciekawe. To są zadania, jak widzisz, z życia codziennego. Ustawiania przy okrągłym stole, ustawiania w kolejce, wybieranie, tworzenie prostych tam, wybieranie osób i tak dalej, i tak dalej. To są zadania bardzo ciekawe, aczkolwiek no, na pewno bywają skomplikowane. Chociażby nawet karty. Niby każdy gra w karty, a jednocześnie przyjdzie co do czego, to czasem nie wiadomo, co to jest kier, nie wiadomo, co to jest pik, tref i tak dalej. A to wszystko warto wiedzieć, bo w życiu codziennym to Ci się sprzyda, ale na maturze też może Ci się sprzydać. No taka piękna jest kombinatorka i nic na to nie poradzę. Mam nadzieję, że lekcja była przydatna, że Ci się podobała i jak to zwykle bywa, zapraszam do odwiedzenia mojej strony internetowej www.aikawat.pl. Może coś będzie dla Ciebie ciekawego. Zapraszam!